Siema, siema, widzu. Niestety dzieje się coś złego. Coś bardzo złego, bo pomału mamy powrót jednego z bardziej szkodliwych ludzi na polskim internecie. Mowa tutaj o kamerzyście. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, dlaczego tak twierdzę, no to macie całą playlistę na moim kanale wszystkiego, co ten człowiek zrobił na internecie. I nie tylko na internecie, bo też poza. Jak wiecie, z tym człowiekiem skończyliśmy na tym, że on miał złe relacje z Kruszwilem. Z Kruszwilem tam zaczął walczyć, ich walką nakręcali hype tam temu Prime Match, cokolwiek, dlatego ja tej federacji nigdy nie będę szanował, bo takim czymś dalej wzięli kamerzystę i Kruszwila. No i potem się niby pogodzili, ten Kruszwil i kamerzysta, nie. Na to mi przynajmniej to wygląda, bo wrócili. Wrócili, bo nie wiedzieli, jak wrócić na ten internet. Kruszwil już się tak w sumie skończył, nikogo nie obchodził, więc stwierdzili, że wrócą z kontentem starego Kruszwila i kamerzysty, czyli Kruszwil udaje takiego, o wow, jak ja jestem bogaty, kamerzysta niby udaje takiego normalnego i nawet na TikToka wrzucił, jak Jerzyka niby, wiecie, uratował. Proszę już zrobić mi przejście. Na szczęście wrócili tylko na TikToku, bo raczej na YouTubie nie wrócą, a jeżeli wrócą, to bez kamerzysty i też bez głosu kamerzysty, bo jeżeli będzie głos kamerzysty, to oczywiście no trzeba będzie, wiecie, no zgłaszać ten kanał, bo on ma no koniec końców bana na YouTubie, a nie może taki Rafoniks nie być na internecie, który nie jest aż tak szkodliwy, teraz to w ogóle nie jest szkodliwy, a taki kamerzysta wrócić. No nie, nie, jak traktujemy każdego równo, to traktujemy każdego równo. Dobra, Marek, co sądzisz? Tutaj? No nie, zajebisty. Tutaj będą spać zawodnicy live game. Nie wszyscy, bo ci gorsi, typu... A, nie będę wymieniał. Ale jak? No ci Zalko Master na pewno, ci Olejniki, Jaszczury. Mamy dla nich hostel pod Warszawą w Jankach. Ale jak ty sobie to wyobrażasz? Co, podzielimy zawodników, nie będziemy traktować na równo wszystkich zawodników? Do wieśniaków ja nie będę ten. Oni się nie cieszą, że w ogóle mogą wziąć w tym udział, tak? Już tutaj mamy Kruszwil z taką pseudo-odklejką, że haha, tych gorszych dajemy do hostelu, tych lepszych do hotelu. A kamerzysta jest taki kochany i mówi, o, nie będziemy każdego równo traktować? Powiedz to dzieciom na Asku. No widać, że to całe ich live game, czy cokolwiek to jest, no to się ewidentnie nie sprzedaje, nie buduje takiego zainteresowania, jakiego by chcieli i desperacko to szukają właśnie poprzez TikToka i robienie starego kontentu. Wątpię, że to będzie długoterminowe, mam przynajmniej taką nadzieję. Ale to co, Olejnika chcesz dać? Ale kurwa, co, Olejnika chcesz dać do hostelu? Sobie jaja robisz? Do noclegowni bardziej. Jak do noclegowni? Dla bezdomnych? No, powiedzmy. Ale no, podobne warunki mam w domu, nie? Nie, no jest wszystko okej, okay, tak? No, ale nie możemy robić podziału, no stary, jak nie, to będzie... Nie, no musi być podział. No ale jak to będzie... Kamerzysta, który mówił, że za mniej niż 10 tysięcy to jest pod ludzi, w ogóle za tyle nie można żyć miesięcznie, że przynajmniej trzeba mieć 15, coś takiego było. Osoba, która jest znana z tego, że się szczyci pieniędzmi, nie traktuje każdego równo, traktuje ludzi jak śmieci, wykorzystuje ludzi biedniejszych. On mówi cokolwiek o tym, żeby nie tworzyć podziałów, tak? No chodź szybciej, kamerzysta. Ale nadal nie rozumiem, po cholerę mnie prowadzić w środku nocy, jak gdzie? Jak było w kryminale? Ale o co ci chodzi? No o co mi chodzi? No tak, o co ci chodzi? Tak. Ja zresztą nie byłem w kryminale, tak. Tylko byłem w areszcie. Ty siedziałeś, schylałeś się po mydło, a za co ja mam? No i co? Widzisz? Wiesz, ile to kosztuje? Ale to kurwa na Audi, no Audi? Zwykle. Audi A7, nówka sztuka. Dwulitrowa. Ponownie to chwalenie się rzeczami, które nie są jego. Ej, ziebo, to jest jego Audi. Tak? To dlaczego ma wielką reklamę tego całego mega kota deweloperki na boku? Poza tym, nie wiem, to po prostu nie, nawet jakby to było jego Audi, to i tak to chwalenie się rzeczami, to naprawdę było nawet śmieszne w 2018. W 2019 było jeszcze takie, okej, okay, niech se będzie. Ale teraz to jest takie, kuźwa, po prostu... Nawet nie żałosne, nie mam do tego uczuć totalnie, bo ani mnie nie cringe'uje, ani mnie nie śmieszy, po prostu szkoda mi go trochę. Bo wiecie, Kruszwil się postawił, chciał być tą dobrą osobą, którą może faktycznie jest tam z tyłu głowy, ale w momencie, gdy już mu się to nie opłacało bycie dobrą osobą i wiecie, bycie negatywnym w stronę kamerzysty, to wrócili do siebie i sobie robią jakieś tam live game'y i razem to promują, robiąc swój content z 2018. Gdzie ponownie Kruszwil robi ze siebie idiotę, a kamerzysta robi z siebie ofiarę, ale to za chwilę zobaczycie. Masz latę, tak jak chciałeś. Nie będziesz już mu wysługiwać. Latę. Jedną. To kawa? No nie. Siki, kurwa.
2017, 18, 19. Przez tyle lat nie nauczyłeś się, że piję tylko kawę z gówna? Ha, ha, ha! Marnowanie i rozlewanie kawy, bo wiecie, Kruszwil tylko pije kawę z gówna, bo jest droga. Ale beka! I ludzie jeszcze w komentarzach piszą, że tęsknili za takim kontentem, naprawdę? To on też... Oddaj moją kawę! Nie nauczyłeś się? Ile razy jeszcze trzeba powtarzać? 5 lat! Wracaj do kryminału! Jesteś nienormalny, ludzie się patrzą. Jezu. I oczywiście szanse, że to posprzątali są, no są zerowe, no nie oszukujmy się, to jest Łukasz Wawrzyniak, to nie jest osoba, która myśli o tym, że o nie, zaśmieciłem i dopóki deszcz nie będzie padał, to będzie waliło ludziom pod oknami. Nie, tak się nie myśli w jego głowie. Ale oczywiście TikToka nagrał, że ocalił jeża, więc jego fanki mówią: Jezus, jaki to jest dobry człowiek, po więzieniu się tak zmienił. Nie wiedząc, że prawdopodobnie ta cała scena, którą teraz widzieliśmy na przykład z kawą i nieposprzątanie tego i to wszystko, to zgaduję, że był pomysł właśnie osoby za kamerą. Siema, jestem Marek. Dzisiaj zrobię pranka na kamerzyście, który ma zakaz prowadzenia pojazdów. Dam mu ten samochód, żeby się przejechał, zadzwoni po policję, a oni wsadzą go z powrotem do więzienia. Jeżeli sądziliście, że jednak Kruszwil jest takim koniem trojańskim i ma jednak tam godność człowieka i po prostu chce zrobić dobrze, że wiecie, no on wróci do więzienia czy coś, to nie, myliście, po prostu zwykły ustawiany prank, gdzie dał mu niby pojeździć, tam w sumie to nawet nie jechał tym autem, tylko wsiadł do niego i tam policja z tyłu niby stoi, bo kogoś tam innego, jakaś inna interwencja jest. No, żałosne to było. A co takiego złego zrobiłeś? Tylko jechałeś. No, ale nie przekroczyłeś prędkości. Ja mam zakaz, stary, prowadzenia aut. No wiem. Oni w bardzo krótkim czasie zauważyli, że te filmiki mi się zwiralowały na TikToku, te, że niby są razem z powrotem i tam ludzie piszą rzeczy typu: nie lubię ich obu, ale ich duo jest super, no to stwierdzili, że powrócą totalnie i nawet Kruszwil już się niby wprowadza tam do tego kamerzysty, więc spodziewajmy się więcej kontentu i jest więcej kontentu, jest więcej żałosnego kontentu i jeszcze taki easter egg na koniec, ale to później. Z walizki? Przejmuję chatę, zanim komornik zabierze. Słucham? Co ty? Myślisz, że ja nie wiem, jak teraz sytuacja wygląda u ciebie? Oczywiście nie zabraknie dawania dalej pięknego przykładu młodzieży, jakim jest na przykład, nie wiem, rozwalanie dla beki jedzenia. Ja nie będę brać nic z mojego domu. Ja nie będę nic z mojego domu brać, rozumiesz? A co to? Co ci to? Ale o co ci chodzi? No flaki, no do jedzenia. No co ty, przepraszam bardzo, kurwa, robisz? Nie, dobra, wychodzisz nie z mojego domu. Wychodzisz, Marek. Wychodzisz. Ale wychodzisz! Przestań, dostaw to! Weź sobie! Jak widzę, że takie gówno ma potencjał wrócić, to ja się tak cieszę, że powstają takie nadsuout. Cieszę się, że jest to Gen Z i niech sobie będzie, bo te normalne dzieci, czyli z YouTube'a, mają co oglądać i nie szukają rozrywki nigdzie indziej. A te dzieci z TikToka to i tak już są zrąbane, więc w sumie wyrąbane w nie. Przecież po co mi to? No to czemu taki smutny miałem jesteś? Miałem to do śmietnika wrzucić przed chwilą, trzymaj. Ale taki smutny jesteś, stary, no może to twoje ostatnie pieniądze są, co? Masz. Haha, beka, rozdawanie pieniędzy, mówienie, że haha, i tak miałem stówkę wyrzucić zaraz, bo to nic nie jest dla mnie warte. No, co ja mam więcej o tym powiedzieć? To samo za siebie mówi tak naprawdę. A wyobraźcie sobie, że ludzie mówili, że kamerzysta się zmienił, on się zmienił, on się zmieni, on będzie siupel, ja pielnicie, co wy do niego macie? No to wam właśnie totalnie tak wziął, takie coś zrobił, żeby nabrać śliny, wam plunął w twarz właśnie takim kontentem. Ale wiem, nie ma co się do niego czepiać, on jest bohaterem, bo uratował Jerzyka i pokazał na TikToku. Dobra, kurwa, nie pisz do mnie, bo nie mam czasu na twoje kurwa na ławcu, ty świeżbowcu, szawicu, z***ane. To jest śmieszne z dwóch powodów. Po pierwsze to, że kamerzysta mówi, że Boxer jest farmazonem, rozumiecie? Kamerzysta mówi, że ktokolwiek jest farmazonem. To się nie łączy. To jest jakby złodziej mówił, że ktoś inny jest złodziejem. Ale nie. A drugie to jest to, że nagrywa duet do jednego ze swoich widzów, no bo zgaduję, że to był widz kamerzysty. Taka patologia tylko może się z niego wywieźć. Co ty nagrywasz? Odłóż to! Odłóż ten. Odłóż to! Jak to wrzucić do internetu, to ci dom spalę i ciebie! I psa twojego do szamba! Ty! Żałosne to akurat było, to i to bardzo, ale też żałosne jest próba ich właśnie ta wybicia się ponowna, czyli nakręcają tego całego shipu KXK, które miała... Ich dziwna widownia miała shipa między nimi, że KXK, że tak naprawdę Kruszwil kocha kamerzystę.
coś takiego i dlatego na złość sobie robią. Naprawdę, to jest takie uniwersum, że nie chcecie tam się zagłębiać, bo to jest tragiczne. Tam oglądają tylko naiwne, głupie dzieci, które zabłądziły w internecie, albo też osoby dorosłe ze spranymi mózgami. Wiecie, ja nawet nie żartuję. Popatrzyłem sobie na te niektóre komentarze, które piszą, że za nimi tęsknią. To tam naprawdę jest wysoka ilość ludzi dorosłych, którzy na przykład nagrywają TikToka z pracy, że gdzieś tam mają pracę, że gdzieś tam pracują i w ogóle, no, autentycznie mnie to zdziwiło. Jedyne, co nawet mnie troszeczkę rozbawiło, to jest to, że wrócił olejnik, ale to wam za chwilę pokażę. Bardziej zobaczymy fragment, gdzie on niby ukradł portfel, bo chce nową, fajną edycję Royal Division zrobić. To było akurat takie w miarę hehe. I ogólnie, no, do beka trochę z olejnika, że on znów po tym, jak był antykamerzysta, tak go nie lubił, już był poważnym włodarzem, ponownie wrócił do czyszczenia im podłóg. Siema. Siema, olejnik. Co tam? To co robimy? Sprzątasz. Przecież to czysto jest. Już nie. A sam sobie to sprzątaj, jest 2022 rok. No i co z tego? No nic. Tutaj niby olejnik im sprzedaje, żeby zareklamowali jego galę, bo on super oktagon zrobił, tam niby jakieś deski na budowie, ogólnie takie półśmieszne, nawet bym powiedział, że nieśmieszne. Pod koniec jeszcze wyzywają go od głupków. Dobra, olejnik, idź tam, wracaj budować oktagon. Dobra, ale to będziecie, tak? Nie będzie. Jak nie? Co to jest? Jest głupszy niż kiedyś. Na jego własnym TikToku, więc gratuluję mu zejścia ponownie na najniższy poziom, aczkolwiek i tak już chyba był na najniższym, to jako olejnik nie może być jeszcze niżej, oprócz tego, że dosłownie na własnym TikToku się ludzie z niego śmieją. Kruszwisz za to wrócił do bycia przydupasem złej osoby na internecie, czyli kamerzysta. No i w sumie to na tyle, 2018, tylko wersja taka bez emocji, nie, że ani nie czujesz takiego gniewu, ani nie czujesz cringe'u, ani nie czujesz śmiechu, po prostu takie... No smutek bardziej, że oni tak bardzo się starają. Tylko bardziej mnie to po prostu niepokoi, że jak im to nie wyjdzie, to do czego oni będą w stanie zrobić, nie? Żeby być jeszcze bardziej kontrowersyjni i żeby jeszcze bardziej ich ludzie oglądali. To na tyle, widzów. Dzisiaj ja się z tobą żegnam, miłego dnia ci życzę i do jutra.